miejsca, w których można po prostu posiedzieć spokojnie, bezpiecznie, to znaczy nie będąc narażonym na różne głupie zaczepki albo kradzieże kieszonkowców albo inne niemiłe wydarzenia. Żyjemy w przededniu wprowadzenia ramowej dyrektywy wodnej. Państwo wiecie, ile z tym jest związanych kontrowersji. Odkopujemy jakby zapisy tego listu i okazuje się, że już pozytywy są. I zrobić coś, czego wydaje nam się w Polsce nie robiono do tej pory, a na pewno w efekcie stworzyliśmy produkt, okazuje się, że sieciowy, nazwaliśmy go Pistuliadą. Zielone środki w tym roku, Parada Łodzi kosztowała kilka tysięcy złotych. Na 4 dni przed otrzymaliśmy dopiero informację zwrotną od pani z Mazowieckiego Szlaku Tradycji, że mamy finansowanie. Rok Rzeki Wisły jest ogłoszony dlatego, że mamy pewną historyczną rocznicę, ale tak naprawdę my po prostu zwracamy uwagę na tą rzekę. Ona od dawna boryka się ze swoimi problemami. Mamy wrażenie, że zbyt mocno Polacy odeszli od tej rzeki, za bardzo się od niej odwrócili. Chcemy zmienić tą niefajną tendencję i Rok Rzeki Wisły służy budowie dobrej marki tej rzeki. Już dzisiaj rozpoczęliśmy takie nieoficjalne obchody tym właśnie wiślanym okrągłym stołem, który ma być platformą wymiany informacji, doświadczeń, ale również problemów, te, które doskwierają wszystkim tym, którzy działają na Wiśle, ale nie tylko na Wiśle, ale na wszystkich rzekach Mazowsza. Chcemy, aby ten Rok Rzeki Wisły był punktem wyjścia w ogóle do rozmowy na temat możliwości rozwoju turystyki wodnej na terenie województwa mazowieckiego.